Don Pedro do Klaudia. Cóż z piosenką? Czy ją usłyszymy? Za chwilę, książę. Nic tak nie uwrażliwia człowieka jak właśnie poezja, a Szekspir jest absolutnie wyjątkowy. W trakcie bycia europejską stolicą kultury zaczęliśmy być światową stolicą książki. Literatura w Polsce pełni bardzo specjalną rolę. Książka musi konkurować niestety z techniką i albo trzeba nabrać tych nawyków, albo ktoś musi pięknie nas do tej książki zachęcić, dlatego właśnie tutaj jesteśmy dzisiaj. Zgromadziliśmy przez ten weekend, jak sądzę, grubo ponad 20 tysięcy czytelników przy różnych, prawda, działaniach, które robiliśmy. Czyta się. Tylko teraz to trzeba jeszcze pokazać. Trzeba pokazać po prostu. Nie wiem, czy to ci aktorzy, czy to Szekspir, czy to już magia imprezy przyciągnęła tłumy pomimo deszczu. Tłumy wrocławian odwiedzały miejsca czytań poszczególnych fragmentów Williama Szekspira. Jestem w ogóle urzeczona samą osobą Ionesbo, który okazał się nie tylko takim mroczny jak w swojej literaturze, ale no pełnym dowcipu, lekkości, kontaktu z publicznością. Każdy autor w pewien sposób odzwierciedla siebie w swoich książkach, natomiast na tego typu spotkaniach poznajemy go już nie tylko jako autora, ale przede wszystkim jako człowieka, więc na pewno jest to bardziej osobisty, rzekłabym nawet intymny kontakt. Rzeczywiście można zmienić swoją percepcję autora. Are not for an elite. They are for everybody, whatever part of society you belong to. And it is truly a spirit that is alive here in Wrocław.